Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem kilka słów powiedzieć o czakrach i posłużyć się pewną literaturą, poczytać trochę na ten temat i dać pewien komentarz na ten temat. A więc czakry. Wirujące pierścienie energetyczne umieszczone wzdłuż kręgosłupa znajdują się w przecięciu dwóch nadi, kanałów energetycznych. Idy, kanału księżycowego, i Pingali, kanału słonecznego. Od ich właściwego funkcjonowania zależy zarówno fizyczne, jak i mentalne zdrowie człowieka. Zablokowanie poszczególnych czakr powoduje choroby odpowiednich organów i dolegliwości w pewnej sferze osobowości człowieka. Świadome oddychanie i pranayama zasila czakry, które są akumulatorami i transformatorami energii. Energia ta rozchodzi się po ciele systemem nadi. Gdy kundalini, energia seksualna zostaje pobudzona, wolą praktykanta może zostać wzniesiona do kolejnych czakr. Najniższa czakra, którą teraz poruszymy, to właśnie muladhara, fundament tak zwany. Mula znaczy korzeń, źródło lub podstawa, a bhara to podpora. Znajduje się ona u podstawy kręgosłupa i promieniuje kolorem czerwonym. Odpowiada za cyrkulację krwi, kręgosłup i jelito grube i właściwe funkcjonowanie stymuluje zdolności rozrodcze. Dostarcza witalności, wiary we własne siły. Czakra ta związana jest z elementem ziemi i funkcjonuje jako ośrodek materialnych pragnień i potrzeb. Zablokowane jej powoduje poczucie bezsilności, bierności, apatii. Gdy jest pobudzona, osoba oznacza się witalnością i gotowa jest do przetwarzania własnych energii seksualnych i kierowania ich ku coraz wyższym czakrom. Druga czakra to Svadhisthana, tak zwane miejsce zamieszkania jaźni. Znajduje się nieco poniżej pępka, a powyżej narządów płciowych. Jest siedzibą elementu wody i promieniuje kolorem pomarańczowym. Związana jest z organami rozrodczymi, pęcherzem, oczyszczeniem i odtruwaniem organizmu. Odpowiada za popęd seksualny, fantazjowanie, wytrwałość, odporność, stresy, kreatywność i radość życia. Pobudzenie tej czakry sprawia, że osoba tryska zdrowiem, uwalnia się od chorób i uczucia zmęczenia oraz staje się życzliwa dla wszystkich. To jest ta druga czakra, którą teraz żeśmy omówili. I trzecia czakra. Trzecia czakra to Manipuraka, miasto klejnotów. Umiejscowiona jest na wysokości splotu słonecznego, związana z elementem ognia i kolorem żółtym. Sprawuje opiekę nad systemem nerwowym, trzustką, wątrobą i żołądkiem. Zależą od niej procesy przyswajania pokarmu, trawienia oraz jasne wyrażanie swego zdania, życzeń, wyobrażeń. Tutaj manifestują się rozczarowania i stłumione uczucia. I pobudzenie pozwala zachować spokój, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Czwarta czakra to Anahata, nietknięta. Znajduje się w rejonie serca, promieniuje kolorem zielonym, związana jest z elementem powietrza. Trochę później znajduje się Manasa, czakrą będącą siedliskiem emocji, wyobraźni i zdolności twórczych. Anahata zaopatruje w energię serce i płuca, odpowiada za wyrażanie uczuć i miłość. Zablokowanie jej powoduje schorzenia kardiologiczne, oziębłość uczuciową. Pobudzona ujawnia uczucia bhakti oraz wiedzę, gyanę. Uwalnia spod władzy zmysłowych przyjemności i wprowadza na ścieżkę duchowego rozwoju. To właśnie ta czakra, która znajduje się w rejonie serca. To jest bardzo istotna czakra. Jeżeli osoba ma tą czakrę zamkniętą, wówczas nie może czuć miłości, jest to osoba oziębła. Po prostu taka osoba nie czuje miłości do bliskich osób, jest to po prostu bardzo oziębła osoba. Dzięki temu możemy rozpoznać, czy osoba ma tą czakrę otwartą, czy ma tą czakrę zamkniętą, w zależności od jej zachowania w stosunku do innych osób. Piąta czakra to Vishuddha, czysta. Mieści się w okolicy gardła i promieniuje kolorem jasno-niebieskim. Jest elementem jej eter. Jej środkiem mowy umożliwia werbalizację myśli i uczuć, jak również inne kontakty człowieka z otoczeniem, gestykulacja, taniec, ruch, mowa ciała. Dostarcza energii strunom głosowym, tchawicy, tarczycy. Pobudzona zwiększa możliwość zrozumienia i zdolności intelektualne. Dzięki temu osoba potrafi wyrażać się płynnie i jasno. Właśnie jest czakra gardła. Jeżeli dana osoba ma problemy właśnie z tą czakrą gardła, może mieć po prostu bóle w okolicach gardła, może mieć infekcje,
To znaczy, osoba właśnie tą czakrę albo ma jakieś bloki na tej czakrze, albo ta czakra nie funkcjonuje tak, jak się po prostu należy. Szósta czakra to Akhya, władza. Mieści się pomiędzy brwiami. Jej kolor to indygo. Odpowiada za przysiadkę mózgową i system dokrewny. Oczy, uszy oraz zatoki. Otwarcie jej umożliwia postrzeganie pozazmysłowe i zablokowanie objawia się nadmiernym racjonalizmem. Osoba, która pobudziła jej działanie, staje się radosna. Ostatnia czakra to Sahara. Przedstawiana jako lotos od tysiącu płatka. Znajduje się na końcu Brahma Nadi, okolice ciemienia i wibruje kolorem fioletowym. Jest ona siedliskiem nadświadomości, prabrahman i gdy energia kundalini osiąga ją, człowiek staje się duszą wyzwoloną. Kolejne czakry odpowiadają za różne stany świadomości człowieka. Pierwszym etapem rozwoju świadomości jest egoistyczna anamaya, świadomość pokarmu. Na tym etapie osoba zwraca uwagę jedynie na swoje potrzeby, nie bacząc na innych. A dla satysfakcji zmysłowej jest w stanie skrzywdzić każdego i zrobić wszystko. Pierwsza czakra jest podstawą tego cielesnego poziomu. Svadhisthana i Manipuraka tworzą poziom pranamaya, na którym osoba dostrzega siłę fizyczną i potrzeby innych. Dzięki temu może działać w społeczeństwie, wiedząc, że jej dobro zależy od dobra innych. Wspólnota interesów. Czakry Manasa i Anahata tworzą poziom Manamaya, czyli emocjonalne ciało człowieka. Na tym etapie świadomości osoba przedkłada dobro innych nad własne prawdziwe uczucie i wiedza budzą się w jej sercu, kierując jej działaniami. Vishuddha czakra odpowiada poziomowi intelektualnemu, czyli Vigyamaya. Kto ją uaktywnił, jest w stanie rozbudzić w sobie zrozumienie odrębności i fizycznego ciała i działa z poczucia obowiązku i odpowiedzialności. Anandamaya jest poziomem szczęścia, związana jest z Agya czakrą. Czakra jest to wysoki etap rozwoju duchowego, na którym rozumie się swoją duchową tożsamość i doświadcza szczęścia w relacji z Bogiem, poza wpływem jakichkolwiek materialnych doświadczeń. Klejnoty, kolory i metale są manifestacjami kosmicznej energii planet. Kontakt z nimi pobudza fizyczne, emocjonalne i psychiczne funkcje człowieka. Świadomy wybór właściwych kolorów i klejnotów może znacznie pomóc na płaszczyźnie zdrowia, finansów, kariery czy samopoczucia. Tak więc powiedzieliśmy tutaj kilka słów o czakrach. Ta czakra, ta podstawy Muladhara, to jest czakra, która rzeczywiście transformuje naszą energię w energię seksualną. I ta czakra jest czakra podstawy. Jeżeli ktoś czuje ból w kundalini, czyli w ostatnim kręgu naszego kręgosłupa, czyli po prostu ten ból może mieć jakby dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to, że się budzi kundalini, się budzi energia witalna, jeżeli osoba awansuje duchowo. A drugi ból to może być znaczyć to, że po prostu czakra ma jakiś blok, że jest zablokowana i jeżeli nas tam boli więcej czasu w tym miejscu, no to po prostu wiadomo, że jakaś osoba ma jakiś problem z tą czakrą i co jest wskazane, intonowanie odpowiednich mantr, żeby po prostu kundalini, czyli tą energię po prostu witalną pobudzić w sobie. Dodam, że wzdłuż kręgosłupa z tyłu są dwa kanały, jeden jest pozytywny, a drugi jest negatywny. I tam są dwie energie przeciwne i jeżeli po prostu intonujemy odpowiednie mantry, możemy pobudzić te dwie energie i one po prostu dochodzą do naszej głowy, do naszego mózgu i łączą się z naszą najwyższą czakrą, a nawet z innymi centrami energetycznymi, które znajdują się poza naszym ciałem. Na marginesie chciałem Państwu skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje podkładki. Właśnie to są te podkładki, które harmonizują wodę. Się kładzie dzbanek lub kubek na takiej podkładce i po prostu dany płyn się zharmonizuje. Na przykład woda, czy herbata, czy kawa, czy cokolwiek położymy na tej podkładce, po prostu się struktura zharmonizuje. Jest to po prostu o wiele zdrowsza woda. Pijąc taką wodę jesteśmy po prostu zdrowsi.
To jest ta mniejsza podkładka, którą możemy wsadzić do portfela. Jest bardzo poręczna, można ją łatwo wsadzić do kieszeni też. Tutaj mamy tą podkładkę.